przechodzimy do kolejnych punktów. Uchwały w sprawie podobnego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Jana Palacha i punkt B lokalu mieszkalnego przy ulicy Adama Marcińskiego. Lokatorzy obydwu mieszkań zostali sprawdzani z pomocą straży miejskiej, policji i przede wszystkim dwóch przedstawicieli Rady Dzielnicy. Nie ma najmniejszych zastrzeżeń, jeśli chodzi o ponowne zawarcie umowy. Przy ulicy Marczyńskiego i Palacha. Ale ja się pytam, czy radnych pochwalić, a nie chcę ulicy. Marcińskiego i Palacha. Marcińskiego i Palacha. Może być. Szkoda. Ja byłam i chcę chciałam podziękować Asi, która mi umożliwiła, że policja tam pojechała. Zwłaszcza, że w wielu mieszkaniach nowy obywatel się narodził, no to już... Proszę Państwa, poddaję pod głosowanie druk 2A projekt uchwały w sprawie podobnego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ulicy Jana Palacha. Kto z Państwa jest za? 17 za, 0 przeciw, wstrzymujących. Ja już głosuję. Ty głosujesz, się trafisz. Pan Ireneusz głosuje w ciągu. Punkt 2A. Projekt uchwały w sprawie podobnego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ulicy położonego w ulicy Adama Marcińskiego w Krakowie. Czy są pytania? Nie widzę, w związku z tym podaję do podgłosowania. Kto z Państwa jest za, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 16 za, 0 przeciw, 1 osoba nie głosowała.